raz kolejny w Piekoszowie odbył się przegląd piosenki popularnej, który w tym roku wyróżnił się rekordową liczbą uczestników oraz niezwykłą oprawą. Wydarzenie po raz pierwszy miało miejsce na deskach kina Pixel. Na scenie zaprezentowało się aż 50 młodych wokalistów z terenu miasta i gminy Piekoszów, zachwycając publiczność swoimi talentami i pasją do muzyki. Z ogromną satysfakcją i przyjemnością jestem dziś od początku, od samego rana i słucham wszystkich występów. Mamy bardzo wiele talentów i myślę, że będziemy ich słuchać w takich programach jak The Voice Poland, ewentualnie Opole. Przewodniczący jury Bogusław Dziedzic, instruktor zajęć gitarowych w Piekoszowie, zwrócił uwagę na wysoki poziom tegorocznych występów. Uważam, że jest coraz lepiej z roku na rok. Poziom też jest wysoki, różnorodny, ale naprawdę widać takie perełki, które tutaj świecą jasnym światłem. W kategorii klas 4-6 równorzędne pierwsze miejsce zdobyły Weronika Sornet i Aleksandra Wojciechowska, obie ze szkoły w Jaworzni. Weronika zachwyciła wykonaniem piosenki Aleją Gwiazd, a Aleksandra urzekła publiczność utworem Wody mi daj. Ja śpiewam od 5 roku życia, albo 6. Ja gdzieś tak od 7, 8, coś takiego. No i mi się bardzo podobał ten konkurs, szczególnie dlatego, że on był w innej lokalizacji niż normalnie i tak. Jesteśmy w nowym kinie i bardzo fajnie to wyglądało. I był też bardzo wysoki poziom, więc fajnie, że udało nam się coś zająć. W najstarszej grupie wiekowej klas 7-8 pierwsze miejsce zajęła Gabriela Wojciechowska ze szkoły w Jaworzni, wykonując utwór Zamigotał świat. Zaczęłam śpiewać tak gdzieś od 6 roku życia, właśnie przez ten konkurs, jak byłam w przedszkolu. Co daje Ci śpiewanie? Przede wszystkim szczęście i sprawia mi to przyjemność. Przegląd piosenki popularnej w Piekoszowie to dowód na niezwykłe zdolności muzyczne młodych mieszkańców gminy. Dla wielu z nich śpiew jest prawdziwą pasją, którą rozwijają z pełnym zaangażowaniem. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Piekoszowa, z roku na rok przyciąga coraz większe grono utalentowanych uczestników.